chłopcy nam to powiedzieli, że są szare szeregi, młodzieżowe AK, no i czy chcemy być żołnierzami najmłodszymi. Miałam pseudonim Skierka, a drugi Bystra. Złożyliśmy przyrzeczenie, naturalnie. Nasza komendantka mieszkała tutaj na Skawińskiej, nawet tam na końcu. Miałam tam to przyrzeczenie u niej przy choince. No bo tak trzeba było konspirować, że to niby herbatka. Mieliśmy różnego typu szkolenia. Miałyśmy i z sanitarki, której ja nie znosiłam, bo nie lubię krwi widzieć. To, co mnie najbardziej interesowało, to była łączność. W tych szarych szeregach, oprócz tego szkolenia, od czasu do czasu były zadania. Zaduszki, znaczy wszystkich świętych. No i trzeba było położyć na grobie nieznanego żołnierza wieniec z biało-czerwonymi szarfami. Żołnierz idzie, prawda, w jedną stronę do barbakanu, a potem idzie wolno, wolno do końca budynku, drugą stronę maszeruje. Więc trzeba było wykorzystać ten moment, kiedy on idzie w stronę warszawskiej. I my podbiegłyśmy, położyły dwa wieńce od chłopców i od nas. Sam rozkaz, czy przykaz, czy jak to powiedzieć, polecenie, o inaczej, przeprowadzenia do Sieprawia, że tam jest punkt kontaktowy i tam trzeba tych młodych ludzi, Misia i Łobodzińskiego, przeprowadzić i Dobka. No i poszliśmy. Zameldowałam się, że Skierka taka i taka, że przyprowadziłam komendę dwóch partyzantów i tak dalej. Raz było w domu moim tak, że w jednym pokoju myśmy miały zbiórkę, a w drugim chłopcy mieli coś swojego, jakąś wyjątkowe zebranie, a w kuchni był wysłannik, że tak powiem, z Komendy Chorągwi z Warszawy, z Szarych Szeregów, pan Olbromski, doktor Olbromski, kapitan czy major, po cywilnemu oczywiście, który przyjechał na kontrolę i tylko był przedpokój i przychodzi Niemiec. I to przychodzi Niemiec, żeby mnie wziąć do robót, bo jeszcze na roboty brali przecież, to było niebezpieczne, do Niemiec. A mama nawet nie może do pokoju nigdzie wejść z nikim. No i w tym, ale jak ona znowu to załatwiła, no ja byłam w szkole gospodarczej u Urszularek, niby. Więc miałam jakieś to zaświadczenie i jakoś no nie wziął mnie. Na ogół rodzice albo udawali, że nie wiedzą, albo w każdym razie godzili się.